Niespodziewana porażka Bayernu. Gol lewego, to za mało sensacja w meczu Bayernu. Bramka lewego, nic nie dała. To był genialny powrót Bundesligi po przerwie reprezentacyjnej. W szranki stanął okupujący 16. miejsce w stawce Augsburgora z mocarze z Bayernu Monachium. Bawarczycy mieli obowiązek zwyciężyć, jednak gospodarze weszli na wyżyny swoich umiejętności i już po 36 minutach, przy wyniku 2-0, zapowiadało się na sensację. Wtedy do gry wszedł Robert Lewandowski, ale jego gol nie wystarczył. Tego wieczoru gwiazdą był inny Polak, Rafał Gikiewicz, który kilkoma ofiarnymi interwencjami pomógł kolegom sprawić olbrzymią niespodziankę tego sezonu niemieckiej ekstraklasy. Bayern momentalnie podniósł się po blamażu w Pucharze Niemiec 0-5 z Borussią Mönchengladbach i wygrał kolejne mecze z Unionem Berlin, Benfiką oraz, przede wszystkim, z jak dotąd niepokonanym w Bundeslidze Freiburgiem. Die Roten okupowali pierwsze miejsce na krajowym podwórku oraz w Lidze Mistrzów, imponowali przewodzeniem na boisku oraz bramkostrzelnością. Augsburg był na przeciwległym brzegu, podopieczni Markusa Weinzierla wygrali zaledwie jedno z 6 ostatnich spotkań, a 2 gole w wygranym spotkaniu po raz ostatni strzelili. W sierpniu, w Pucharze Niemiec, w starciu z ekipą z 5 poziomu rozgrywkowego. Nie można było oczekiwać niczego innego, niż szybkiego wyjścia na prowadzenie gości, a później, dorzucania przez nich kolejnych cegiełek na budowie kolejnego zwycięstwa. Jakże przewrotna bywa piłka nożna, pokazało już pierwsze pół godziny. Czy Bayern był bliżej? Tak. Czy wyglądał lepiej? Tak. Czy rzucił się na rywala? Nie, i właśnie tego zabrakło. W poczynaniach podopiecznych Juliana Nagelsmanna widocznie brakowało świeżości po powrocie z reprezentacji i zaledwie jednym wspólnym treningu. Lewandowski był całkowicie odcięty od piłki, pomimo swojego dobrego ustawienia. Gracze Augsburga wyszli na boisko szalenie zdeterminowani, bez respektu do giganta. Szybko dopięli swego. W 23 minucie Iago pognał lewą fanką. Po jego niskim dośrodkowaniu Lucas Hernandez zdołał jeszcze wybić piłkę. Skierował ją jednak przed pole karne, gdzie brakiem zaangażowaniem wykazał się Marcel Sabitzer. Do futbolówki dopadł Mats Pedersen, huknął jak z armaty i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Można było oczekiwać, a przynajmniej spodziewać się, że to uderzenie obudzi uśpionego wojownika i Bawarczycy dostaną werwy, ale na boisku nic się nie zmieniło. Wciąż szarpać próbował zastępujący na lewej obronie Alphonso Daviesa Omar Richards, wciąż inny piłkarski poziom pokazywał Leroy Sané. W końcu, wciąż zawodził Sabitzer, który zanotował najgorsze 45 minut swojej jeszcze krótkiej przygody w Monachium. W 36 minucie Austriak w bardzo prosty sposób stracił piłkę w środku pola. Te dostał niezawodny piątkowego wieczoru Iago. Brazylijczyk rozejrzał się i tym razem posłał zupełnie inną centrę, wysoką, opadającą. 24-latek mógł mieć tylko nadzieję, że André Hahn w trudnej sytuacji wygra pojedynek zarówno z Hernandezem, jak i z Manuelem Neuerem. I dokładnie taki plan zarysował się w głowie 31-latka. Napastnik, który ostatnimi tygodniami nie trafiał do siatek rywali, tym razem wygrał główkę i uderzył w sposób, którego nie powstydziłby się żaden topowy napastnik. Augsburg 2, Bayern 0. Na WWK Arena pachniało sensacją. Zaledwie 2 minuty później w końcu ruszyły tryby gości, które wcześniej wydawały się być zupełnie zatarte. Thomas Müller w nieoczywisty sposób przedłużył dośrodkowanie z prawego skrzydła. Piłka przyspieszyła i zdezorientowała obrońców gospodarzy, ale nie prawdziwego lisa pola karnego. Robert Lewandowski uderzył z powietrza bez przyjęcia i pokonał Rafała Gikiewicza. Sabitzer wyszedł na drugą połowę, ale przez pierwsze 7 minut nie pokazał niczego, aby szkoleniowiec miał pozostawić go na boisku. Nagelsmann zareagował. Na placu gry pojawili się Davies i Jamal Musiala. Zawodnicy nastawieni zdecydowanie bardziej ofensywnie, niż Richards oraz pomocnik, na którego konto spadają oba stracone przez Bawarczyków gole. Menedżerowi wyraźnie brakowało Joshua Kimmicha, który przez swoje poglądy dotyczące szczepień nie przeżywa najlepszego czasu w klubie mistrza Niemiec.
Plan taktyczny Augsburga nie uległ zmianie, wciąż polegał na szybkości, kontr przeprowadzanych skrzydłami, odcinaniu od piłek kapitana reprezentacji Polski i jak najrzadszego dopuszczania rywali w okolice swojego pola karnego. Wysoki pressing i litry wylanego potu dawały świetne rezultaty, akcji faworytów było jak na lekarstwo. Z czasem Weinzierl wyraźnie cofnął swoich podopiecznych, na kwadrans przed końcem wprowadził na boisko dwóch defensywnych pomocników z nowymi siłami. Nie było to jednak desperacką próbą obrony wyniku, a tylko dodaniem dwóch wypoczętych par nóg do systemu, który działał. Dopiero w 80. minucie Lewandowski dostał piłkę, znów zgarnął ją tylko dzięki świetnemu instynktowi. Defensorzy gospodarzy spisywali się bez zarzutu i odpalił rakietę w stronę bramki Gikiewicza. Golkiper przypomniał sobie ostatni mecz minionego sezonu Bundesligi, kiedy do samego końca bronił jak w transie, próbując zabrać lewemu pobicie rekordu legendarnego Gerda Müllera. I tym razem Giki popisał się genialnym refleksem, ratując drużynę. To nie był ostatni raz, kiedy akcja Polaka zapewniała spokój drużynie. W większości spotkań to zdanie pada w kontekście lewego, tym razem jednak na placu gry brylował 34-letni bramkarz. Już do końca spotkania nie popełnił on żadnego błędu. Podobnie jak Robert Gumny, który po zmianie formacji na tę z trójką obrońców pełnił rolę półprawego defensora. Augsburg sprawił olbrzymią sensację, po raz zaledwie trzeci w swojej historii pokonując Bayern Monachium. Szaleństwo całego obozu gospodarzy oddawało wszystko. Dla nich ta wygrana była o wiele ważniejsza niż porażka dla Bawarczyków.